Do końca roku Bytom może stracić płynność finansową. Impas na linii prezydent Damian Bartyla, radni opozycji, się pogłębia. Po przegłosowaniu uchwały w sprawie odwołania prezydenta, radni uchylili uchwałę w sprawie emisji obligacji. Chodzi o ponad 43 miliony złotych. Uchwała o obligacjach zyskała negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tej opinii z jednej strony jest mowa o tym, że w takiej kwocie miasto nie będzie spłacić tych obligacji, a z drugiej strony Regionalna Izba Obrachunkowa mówi, że miasto powinno się zastanowić nad tym, aby obligacje były na mniejszą kwotę i trzeba poprawić deficyt budżetowy. Środki miały być przeznaczone na inwestycje, w tym na wkład własny Bytomia, jaki jest wymagany, aby rozpocząć realizację projektów planowanych w ramach obszaru strategicznej interwencji. Jeśli miasto nie będzie miało swoich pieniędzy, może nie dostać 400 milionów złotych. Sekretarz Bytomia Łukasz Wiejacha sytuację komentuje krótko. Radni już raz wyrazili zgodę panu prezydentowi na to, żeby te obligacje mógł wypuścić, zrealizować. Potem przyjęli uchwałę, która była niezgodna z prawem i tą niezgodność z prawem Regionalna Izba Obrachunkowa uznała i unieważniła uchwałę. Teraz robimy to drugi raz. W związku z czym trudno tego odczytywać, jeżeli nie ruch polityczny. Na tym problemów nie koniec. W rozmowie dnia w Radiu Piekary dyrektor katowickiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli potwierdził, że Izba zajmie się tym, co w Bytomiu się dzieje. Kontrola będzie przeprowadzona, wchodzimy w październiku. No październik to nie wrzesień, ale to krótkie opóźnienie wynika też z faktu, że my musimy się skonsultować z tymi, którzy już Bytom wzięli pod lupę. Wiadomo, że NIK chce skontrolować nie tylko Urząd Miejski, ale także Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne i jeszcze jedną miejską spółkę. Najpewniej będzie to kwestia nielegalnego składowania odpadów i kwestie dotyczące Wydziału Inżynierii Środowiska. Natomiast nasi urzędnicy dołożą wszelkich starań, żeby pomóc kontrolerom w sprawnym przeprowadzeniu tych kontroli na terenie Urzędu Miejskiego. Najwyższa Izba Kontroli w ostatnim czasie kontrolowała już Bytom. Wówczas badano lata 2010-2014. Stwierdzono, że chociaż miasto przeznacza na realizację różnych programów społecznych pieniądze, to te nie przynoszą efektów.